Kolejny mecz drużyny Zagłębia Wałbrzych, tym razem piąta kolejka. Zagłębie Wałbrzych będzie walczyć tutaj o pierwsze punkty z Tęczą Bolesławice. Piłkarze Zagłębia przed tym spotkaniem jeszcze nie zdobyli punktu, nie wygrali meczu. Ostatnim razem, kiedy mierzyli się na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego, przegrali spotkanie z rezerwami Szczawna Zdroju 2-3. Tym razem liczyli tutaj na osiągnięcie dobrego wyniku. Oczywiście wszyscy liczyli również na to, żeby osiągnąć wreszcie zwycięstwo, zdobyć 3 punkty i posunąć się troszeczkę w tabeli, tak by nie zajmować ostatniego miejsca. Pierwsza akcja gospodarzy, bardzo nieodmienny strzał, bardzo niewiele brakowałoby tutaj jakieś prowadzenie, dobra interwencja bramkarza, gości. Wynik bezbramkowy, choć jeszcze Wałbrzyszanie nie rezygnują, to przy prostych błędach, to jak teraz w tym przypadku, bardzo łatwo można będzie się jednak przeliczyć. Indywidualne akcje zespołu gości nie przynosiły do tej pory jednak żadnych wymiernych rezultatów. Początek spotkania zdecydowanie należał do Zagłębia. Piłkarze Zagłębia bardzo dokładnie prowadzili futbolówkę, bardzo dokładnie rozgrywali sobie ją pomiędzy sobą, podania na 1-2 kontakty, nie było tutaj zastanawiania się, nie było tutaj zbyt długiego prowadzenia piłki, ewidentnie zawodnicy wykonywali polecenia trenera, chcieli jak najprostszymi środkami zdobyć teren, jak najprostszymi sposobami skontrolować tutaj przebieg spotkania. Dzięki temu łatwiej byłoby im na pewno grać po szczególnych fazach meczu. Piłkarze z Bolesławic jednak również uważnie w obronie i starali się kontrolować i wykorzystywać swoje sytuacje podbramkowe. Nie było ich w początkowej fazie meczu dużo, to tak jak wcześniej mówiłem, Zagłębie kontrolowało grę. Grało piłką naprawdę bardzo rozsądnie, te wszystkie zagrania były bardzo ładnie przemyślane, ewidentnie drużyna robi postępy z meczu na mecz i mimo iż bez punktu, to wciąż bardzo groźna, poukładana i grająca z pomysłem. Tutaj proszę zwrócić uwagę na indywidualną akcję, po której niewiele brakowało, doszłoby do strzału na bramkę, proste padło zagranie. Było troszkę zbyt silne, by napastnik gospodarzy dobiegł do piłki i uderzył w kierunku bramki rywala. Zespół Tęczy Bolesławice próbował naśladować grę wałbrzyskiej jedenastki, jednak nie było to tak proste. Tutaj proszę zwrócić uwagę na kolejne rozsądne przerzucenie piłki poprzez boiska, gdzie było trochę więcej miejsca, gdzie można było spokojnie przygotować kolejną akcję, prostopadłe zagrane, niedokładne. Bramkarz Tęczy Bolesławice przekupuje piłkę i będzie dalekim wykopem wprowadzał do gry. Piłka jednak jak bumerang wraca z powrotem w kierunku bramki. Tu musieli zawodnicy z pola walczyć o jej odzyskanie. Twarda walka, walka faul, choćby z złośliwości, pozwalała tutaj na ciekawe rozgrywanie akcji, bardzo ładny przerzut piłki na lewą stronę boiska, tam próba rozegrania, wielkowa akcja zawodników Zagłębia. Sędzia podyktował jednak faul za niesportowe zachowanie dla jednego z graczy gości i akcja została przerwana. W biegiem czasu Tęcza również dochodziła do pozycji strzeleckich. Tutaj proszę zobaczyć, niewiele brakowało w sytuacji. Sam na sam dość ostrego kąta, uderzenie ponad poprzeczką. Kolejna akcja Zagłębia, budowana głęboko spod własnego pola karnego. Prawą stroną piłkarze w jasnych koszulkach próbowali przedrzeć się w okolicy pola karnego. Tutaj zagranie bardzo ładne. Piętą odegrana piłka w okolicy pola karnego. Znowu rozegrane piłki na skrzydło. Wejście w pole karne. Zagranie piłki wzdłuż bramki. Strzał z dystansu. Kilka centymetrów mija słupek. Niewiele brakowało, by można było tutaj cieszyć się z prowadzenia.
Kolejna akcja, stały fragment gry, rzut wolny z prawej strony boiska na wysokości pola karnego. Piłkarze Zagłębia ustawiają piłkę, jest tam dość duży gąszcz ich w polu karnym. Zawodnicy z Wałbrzycha będą próbowali wykorzystać utrudnioną sytuację. Kolejny strzał na bramkę, tym razem bezpośrednio dużego rzutu wolnego broni bramkarz Tęczy Bolesławice i wynik wciąż remisowy 0 do 0. Goście próbują rozegrać futbolówkę kombinacyjnymi akcjami z skrzydłem. Nie udaje im się jednak. Piłka szybko jest przechwycona przez gospodarzy. Ponowne rozegranie piłki bardzo rozsądne na skrzydło. Zawodnik tutaj ma troszkę więcej miejsca. Próba gry na 1-2 kontakty. Ponownie w tym samym układzie. Indywidualna akcja, bardzo ładne rozegranie piłki, znów zagranie wzdłuż pola karnego. Proszę zwrócić uwagę, strzał na bramkę. Naprawdę świetna interwencja bramkarza. Staje fragment gry, rzut rożny. Być może tym razem gospodarze zaskoczą rywala po jakiejś ładnej akcji rzutu rożnego. Dośrodkowanie w okolice pola karnego na 11 metr. Broni bramkarz piłkę, wybijana jest w ostatniej chwili. Niestety, tu po rykoszecie, próba wybicia piłki powoli. Niedokładna, brak zdecydowania obrońców i bramkarza. 1-0, Zagłębie obejmuje prowadzenie. Tęcza próbuje szybko wyrównać. Ataki Tęczy w tej części spotkania jednak były zbyt chaotyczne. Zagłębie bardzo ładnie odzyskiwało futbolówkę, zdobywało teren. Teraz głębokie zagranie w okolice pola karnego. Zagranie piłki do środkowego napastnika, tutaj sędzia odgwizduje spalony, bramka została nieuznana, wciąż w dalszym ciągu 1-0 dla gospodarzy. Spokojne rozegranie piłki od tyłu, prawa strona boiska tutaj zdecydowanie bardziej aktywna w wykonaniu drużyny gospodarzy. Zagłębie stara się kontrolować przebieg spotkania, bardzo inteligentnie rozegrana piłka. Tu zdecydowanie posiadanie piłki po stronie gospodarzy. Zagłębie zdecydowanie lepszym zespołem w tym momencie na boisku. Goście próbowali wszelkich możliwych sposobów, by powstrzymać ataki gospodarzy. Tymczasem nie były to ataki na tyle rozsądne, by można było się przeciwstawić bardzo ładnie zorganizowanej grze piłkarzy Zagłębia Wałbrzych, którzy bardzo pewnie kroczyli do pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. Gra Bolesławic była na tyle nieskuteczna, że w tym momencie ciągle jeszcze wynik nie ulegał zmianie. Brakowało strzałów na bramkę, brakowało przede wszystkim pomysłu na rozegranie piłki, choć tutaj niewiele brakowało, by przechwycił futbolówkę napastnik gości. Zagłębie wychodzi szybką kontrą, ponownie piłka jest przerzucona na prawe skrzydło. Na prawe skrzydło tu trzech graczy Zagłębia w trójkąciku próbuje rozegrać akcję, wchodzi piłki do środka, tym razem kolejny przerzut na lewą stronę i w okolicach pola karnego dośrodkowanie w pole karne, strzał na bramkę, no i kolejny raz, to były tylko centymetry, by można było w tej chwili cieszyć się z wybramkowego prowadzenia. Tęcza Bolesławice wróciła z dalekiej podróży, dalej 1-0, dalej zawodnicy gości w grze próbują rozegrać piłkę w podobnym stylu jak Zagłębie, jednak ta piłka im się nie udaje. Zagłębie przechwytuje piłkę, zagranie na prawą stronę, dośrodkowanie z prawego skrzydła zablokowane, próba jeszcze przechwycenia piłki i rozegranie jej na nowo. Kolejnym razem już nie było tak łatwo, goście nie dali się zaskoczyć, rozgrywają piłkę w kontrataku, akcja nabiera tempa, próba zagrania piłki w tym momencie w środek boiska, w środkowej strefie zdecydowanie za duży gąszcz, by można było spokojnie tę piłeczkę prowadzić. Należałoby raczej szukać szybkiego rozegrania na 1-2 kontakty po to, żeby tylko tak jak teraz w tym momencie zdobyć pole. Bardzo ładne zagranie, prostopadłe piłki, dośrodkowanie gości w pole karne, wpada piłka do bramki, piłeczka. Bardzo ładna akcja, wręcz wybornie rozegrana, oczywiście przy odrobinie szczęścia, który w końcowej fazie, gdy obrońca Zagłębia praktycznie niewiele mu brakowało, by odzyskać piłkę 1 do 1. Goście wyrównali dość nieoczekiwanie, gdyż w dalszym ciągu przewagę na boisku mają tutaj zawodnicy z Zagłębia.
ale to akcja piłkarzy w czerwono-czarnych strojach doprowadziła do wyrównania. Mamy w tym momencie wynik remisowy 1 do 1 i Zagłębie szuka swojej szansy na podwyższenie rezultatu. Zagłębie się środek pola karnego, tutaj przechwyt piłki przez obrońców, niedokładne wybicie, walka o pozycję, tęcza w kontrataku. Środek boiska, próba rozegrania piłki prostopadle, bardzo ładnie rozegrana piłka w tym momencie na 1-2 kontakty, wyjście sytuacji sam na sam i piłka mija centymetry bramkę rywali. Rzut wolny dla Zagłębia. Po chwili gry takiej chaotycznej, po chwili przewagi gości, to Zagłębie ponownie stworzyło sobie sytuację podbramkowe, tym razem z rzutu wolnego. Bardzo ładne uderzenie, błąd bramkarza, piłka mimo jego interwencji ląduje między słupkami, jest 2 do 1 dla gospodarzy. Zagłębie Wałbrzych zasłużonym prowadzeniem w tym momencie uspokaja swoich kibiców. 2-1 i patrzymy, co będzie dalej się działo na boisku. Jest to bardzo emocjonujące spotkanie. Dużo ciekawych akcji, dużo sytuacji podbramkowych. Tym razem próba strzału z dystansu rzutowego wykonaniu tęczy. Piłka mija bramkę, nie ma gola. 2 do 1 w dalszym ciągu to Zagłębie prowadzi w tym spotkaniu. Tutaj kolejna akcja tęczy Bolesławice. Czyżby ta drużyna potrafiła lepiej grać w sytuacji, gdy musi gonić wynik? Zdecydowanie w momencie, kiedy przegrywają zawodnicy gości, stwarzają coraz to groźniejsze sytuacje, tak jakby zeszło z nich ciśnienie, stres, który do tej pory paraliżował im zagrania. Było tutaj troszeczkę swobody na środku boiska, kapitalnie rozegrana piłka, ponownie Zagłębie prawą skrzydłem. Tutaj idealnie rozegrana piłka, indywidualna akcja, zagranie w środek pola. Minął zawodnik gospodarzy rywala, próba ułożenia sobie piłki do strzału. Zagranie jednak prostopadłe, tutaj Zagłębie próbuje strzelić gola i jest! Jest bramka, 3 do 1. Zagłębie Wałbrzych obejmuje zasłużone prowadzenie, 3 do 1. Bardzo ładna, indywidualna akcja prawym skrzydłem. Rozegranie piłki do środka, tam troszkę chaosu, piłka odbijała się jak od kul bilardowych. W końcu jednak dotarła tam, gdzie dotrzeć powinna, wpadła do siatki, jest 3-1 i do przerwy to Zagłębie prowadziło 3-1. Po zmianie stron tęcza starała się szybko wrócić do gry, szybko strzelić bramkę kontaktową. Tutaj ponownie akcja, bardzo ładnie przemyślana, strzał z dystansu, jednak zbyt niecelny, by zaskoczyć bramkarza, gospodarzy i wynik wciąż 3-1 dla Zagłębia. Goście starają się jak najszybciej tutaj pokazać się z jeszcze lepszej strony niż w pierwszej połowie. Bardzo ładnie próbują rozgrywać piłkę po stałym fragmencie gry. Rzut z autu, próba wprowadzenia piłki do szesnastki, tymczasem nieudana i trzeba było się wycofać pod własne pole karne, by rozegrać tę piłkę ponownie. Kolejny raz tęcza odzyskuje futbolówkę tuż na wysokości pola karnego, no ale nie było to dokładne zagranie i teraz to Zagłębie bardzo mądrze, rozsądnie broni się przed atakami gości, którzy bardzo szybko chcą doprowadzić do zdobycia drugiej bramki. Przegrywają 1-3, nie mają nic do stracenia i próbują tutaj z wszystkich sił strzelić gola. Zagłębie widać nie lubi grać pod dużym pressingiem. Gdy mają piłkarze z Wałbrzycha więcej swobody, na pewno dużo łatwiej im się rozgrywa piłkę, dużo pewniej czują się na boisku i stwarzają sytuacje podbramkowe. Tym razem jednak to goście próbują tutaj zrobić pożytek z tej akcji. Nie udaje im się doprowadzić do sytuacji, w której by mogli oddać strzał na bramkę. Nadal są przy piłce i próbują sobie stworzyć taką sytuację. Jednak trudno jest, gdy zagęszczony środek pola nie pozwala na swobodne prowadzenie gry. Tutaj Zagłębie bardzo ładną kolejną akcją skrzydłem, doskonałe zagranie na lewą stronę, czyżby kolejna szansa bramkowa, dośrodkowanie w okolice pola karnego, tylko odbija się od obrońcy. Nadal piłkarze Zagłębia przy piłce, tym razem inaczej, rozegranie piłki płasko po ziemi na 16 metr, tam strata piłki i tym razem szybka kontra gości. Z dużo miejsca mają tutaj napastnicy, wychodzi jeden z nich na sam z bramkarzem, strzela do bramki i jest 3 do 2. To była naprawdę bardzo ładna kontra,
piłkarze Zagłębia pomylili się tutaj w rozegraniu piłki w ataku, bo zbyt duża ilość graczy Wałbrzycha w tym momencie znajdowała się na połowie boiska swoich rywali. Ci wyszli z kontrą, strzelili szybko bramkę 2-3 i to teraz Tęcza na fali będzie próbowała zdobyć bramkę wyrównującą. Jedna z ich kolejnych akcji nie przyniosła wyraz rezultatu. Kolejny raz sam na sam z bramkarzem sędzia podgwizduje, jednak spalonego nie ma bramki, chociaż wynik spotkania tutaj chyba powinien się zmienić. 3-3. Wydawało się, że ta bramka będzie zaliczona. Tutaj sędzia zdecydował się jednak uznać prawidłowość decyzji swojego asystenta. Podniesiona porągiewka w górze. Od rzutu wolnego pośredniego zaczynają gospodarze. Nie ma gola. Nadal 2-3, choć proszę zwrócić uwagę, jak szybko doszło do tego wyrównania. Goście strzelili bramkę, sędzia tej bramki nie uznał i musimy tutaj liczyć na to, że ten wynik spotkania jeszcze się zmieni. Jest to naprawdę żywe spotkanie, dużo ciekawych sytuacji, bardzo ciekawych sytuacji podbramkowych. Zagłębie Wałbrzych jednak na tyle mądrze, rozsądnie rozgrywa ten dzisiejszy mecz, że pokonuje swoich rywali z Bolesławic i już do końca spotkania, mimo kilku jeszcze dogodnych sytuacji, goście nie zdołali zmienić rezultatu. Wynik 3-2 dla Zagłębia Wałbrzych. Pierwsze punkty w tym sezonie, pierwsze zwycięstwo gospodarzy i mamy nadzieję, że każde ich kolejne spotkanie przynosi nam również dużo emocji. Zapraszamy już na kolejną kolejkę ligową. Do zobaczenia. SW Sport TV. Jakub Zima.